Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy na Palionowie. W poprzednim odcinku włamaliśmy się na konto Lucyfera. No i udało nam się włamać. Chcieliśmy opublikować posta, ale niestety nie zdążyliśmy. Lucyfer, ja się ciągle mylę. Lucyfer wyrzucił nas ze swojego Instagrama i niestety, no nie mamy już do niego dostępu. Nie znam hasła, próbowałem się zalogować ponownie na to samo hasło, co było. Niestety, zmienił hasło, no więc w tym momencie już nie da się zalogować, więc no mega mi jest smutno, ponieważ mieliśmy mega dużą możliwość, że tak powiem tam, nawet usunięcia mu konta, no a troszkę zmarnowaliśmy tą możliwość i niestety nam się to nie udało. Ale Lucyfer groził tym, że spali HTMinki, a z tego co widzę dalej stoi i ma się dobrze, więc chyba nic takiego złego się, że tak powiem, z tym, no chyba nie dzieje, tak mi się wydaje. W każdym razie widzowie, dzisiaj chciałbym jeszcze mimo wszystko sprawdzić, czy coś przypadkiem nowego nie kryje się w tym bałwanie. Też myślałem nad tym, czy nie pójść przypadkiem do tej tutaj, prawda, tej kolejki, bo tam Emilia mi mówiła, że tam jest jakaś pułapka niby i tak dalej, ale to może żebyśmy się przeszli na piechotę, po prostu byśmy to zbadali normalnie, wiecie, tak jak należy, i zobaczymy to. Nie wiem, czy ja tam chcę iść. Dobra, no idźmy tam. W sumie jestem przygotowany na wszystko. Załóżmy sobie tutaj całą zbroję i tak dalej. Weźmy sobie jabłka tutaj. Pochodnia też nam się przyda. Luneta nam się nie przyda. Dobra, bierzemy tak. Rozwalamy to tutaj. Uwaga, schodzimy piętro niżej. Czekajcie, zamuruję to. Zamuruję to. Tak, żeby tutaj nie było żadnego przypału i tak dalej. I wybierzemy się. Czekajcie, bo Emilia do mnie dzwoni. Halo? Halo, możesz gadać. Czy mogę gadać? No mogę, no. Znaczy nagrywam teraz. A co, o co chodzi? No bo jest sprawa taka, taka wiesz, taka ważna dosyć. No a o co chodzi? Słuchaj, bo tak, ostatnio Lucyfer mi zostawił skrzynkę z książką. No. No i jakby w tym no zresztą nie będę ci mówić, weź, idź do mojego domku i pod łóżkiem wszystko będziesz miał, dobra? I ale o co chodzi? No proszę, po prostu zrób to, dobra? No ale no, to nie mogę wiedzieć, o co chodzi? Jak otworzysz, pójdziesz tam, to będziesz wiedział. Ja po prostu nie mam siły o tym mówić i nie wiem w ogóle, co mam z tym zrobić, więc... No dobra, ale to czekaj, to pod łóżkiem, pod łóżkiem u ciebie w Minecraft? Tak, 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 u mnie w Minecraftie pod łóżkiem, tak. Okej. Okay. Ale o co? A to jest... A coś złego się stało? Nie mogę gadać, dobra? Co? Ale czemu nie? Rozłączyła się! Co jest? Ej, o co chodzi? Powiedziała, że coś mam szukać pod łóżkiem w Minecraft. Ej, co jest grane? Dobra, czekajcie, zmiana planów w takim razie, zmiana planów. Dobra, to czekajcie, to ja to w takim razie idę to sprawdzić. Dobra, czekajcie, bo tu się, że tak powiem, niezły cyrk zadział teraz w tym momencie. Pod łóżkiem w Minecraft. Mam tam zerknąć i tam będzie wszystko ponoć, co jest ważne i co... Dobra, nie wiem, dziwne to jest, ale dobra, sprawdźmy to w takim razie, okej. Okay. Nie będę... Kurde, jak się wystraszyłem tej głowy! Dobra, to jest, kurde, niezły jumpscare tam stojący. A idealnie go przez okno widać. Dobra, wchodzimy do środka w takim razie. Powiedziała, że pod łóżkiem. Chyba chodzi o to łóżko. No tu nic nie ma pod łóżkiem. A nie, jest. Jest. Kurde, ten jumpscare, nie wiem, czy to jest dobre miejsce na to. Dobra, jest tutaj jakaś skrzynka, tylko tak, pytanie, ja jestem sam na serwerze, więc mogę się na razie czuć swobodnie. Dobra, zobaczmy, to jest książka jakaś. Okej, czyli to są jakieś pewnie ważne rzeczy. Wiecie co, ja nie będę tego czytać tutaj. Ja może pójdę z tym gdzieś, po prostu się schowam. Czekajcie, gdzie się... Dobra, wiem, gdzie się schowamy. Patrzcie, robimy tak, uwaga, tu podlatujemy i wylądujemy tutaj w tym moim toście. Bo przypomnieliście mi ostatnio, że tutaj mam tajną bazę w ogóle, nie? I możemy tutaj, że tak powiem, się ukryć. Tutaj jesteśmy, że tak powiem, no chyba najbezpieczniejsi, jak się da. Więc schodzimy sobie tutaj na dół. Tutaj mamy oczywiście całą mapę Palionowa. No i w tym miejscu możemy zerknąć na to, co się kryje w tej książce. Ej, dobra, jestem mega zdziwiony teraz w tym momencie, nie wiem, o co chodzi. Dobra, widzowie, czytamy książkę, uwaga. Szczypson usunął mojego posta na IG, dlatego uratował twój dom. Zobaczymy, jak poradzi sobie z tym. Ej, tu jest jakiś link, widzowie. Ej, dobra, czekajcie, czy to jest filmik jakiś, czy coś tego typu? Ej, kurde, boję się na to patrzeć w ogóle, nie? Dobra. Sprawdźmy ten link w takim razie, sprawdźmy ten link. Czekajcie, bo się mega zestresowałem w tym momencie. Ej, o co chodzi tu w ogóle? Dobra, widzowie, wszedłem w tego linka i pobrało mi się automatycznie jakieś nagranie. Zrobiłem cięcie z tego powodu, że bałem się, że to jest jakiś wirus i tak dalej. Musiałem to przeskanować i sprawdzić, ale nie jest to wirus. Pobrał mi się plik, który nazywa się Tajne Nagranie Milki. Nie wiem, co to jest za filmik, ale zaraz go zobaczymy. W każdym razie, lekko jestem... przerażony. Sprawdźmy ten filmik w takim razie. Dobra, sprawdzamy, nie ma co czekać dłużej, dobra. Nie. To jest za dużo, widzowie, to jest za dużo. Kąd Lucyfer ma takie nagrania? Ej, dobra,
To idzie bardzo złą stronę. Zamazałem wam to, widzowie, nie mogę wam tego pokazać niestety. Znaczy, na szczęście też mam taką możliwość wam tego nie pokazania. Będę musiał zamazać też link. Ale jazda, dobra, czekajcie, widzowie, muszę zebrać myśli. Nie wiem, o co chodzi, ale wychodzi na to, że Lucyfer ma jakieś umiejętności, które sprawiają, że zhakował kamerkę i wysłał mi nagranie z kamerki od Milki z pokoju. I teraz nie wiem, o co chodzi. Ja nie będę mówić, co było na nagraniu. Nie wiem, czy to... Nie wiem, czy jesteście w stanie wydedukować, co było na nagraniu, biorąc pod uwagę sam rozmazany ekran. Ale nieważne, nieważne. W każdym razie nie było to nic jakby złego, to nagranie. Ale jednak jest przerażające to, że Lucyfer ma dostęp do takich rzeczy i że się włamał na kamerkę do niej. Ej, dobra, nie, widzowie, to jest za mocne, tak być nie może. Dobra, wiecie co? Ja nie mogę tego tak zostawić też. Ja idę odłożyć tą książkę do Milki, tam do jej domku, tam gdzie ta książka była. Niech ona to tam ma. Ej, to jest naprawdę niefajne, to co tu się wydarzyło w tym momencie. Uważam, że jest to troszkę nie w porządku już, nie? Tutaj już, kurde, zaszło to za daleko i Lucyfer zbyt pewnie się poczuł. Tak nie można robić, to jest złe. Ale dobra, czekajcie, ja mam pomysł. Ja po prostu zrobię tak, że ja wezmę jakąś książkę, idę po prostu do tego bałwana, zostawię tam wiadomość dla Yetiego i dla Lucyfera. No bo innej opcji, że tak powiem, nawet nie widzę. Więc po prostu ja biorę tą jedną książkę. Wiecie, że nawet wezmę dwie książki, skopiuję jeden tekst do drugiej i po prostu dam oba teksty jakoś tak, żeby Yeti zauważył i żeby Lucyfer zauważył, bo... O kurde, no troszkę dziwna sytuacja tu się dzieje w tym momencie. Nie fajnie. Dobra, jestem już koło tego bałwana. Możemy tutaj, że tak powiem, szybko sobie wylądować. O kurde, za każdym razem rozwalę to tutaj. No nie wiem, mój kill-off jest za mocny na to. Dobra, robimy tak, dobra. I teraz tak, jesteśmy w środku. Zostawmy tutaj informacje dla... A kurczę, nie wziąłem sobie żadnej skrzynki ani nic, żeby mieć w czym to schować. Więc wiecie co, ja sobie szybko tylko zrobię tak, że tu widzę, że drzewka są jakieś. Zetnijmy sobie jedno drzewko, żeby miał na skrzynkę. Zrobimy sobie szybką skrzynkę i... dobra, tu rozwalamy to. Puk. Dobra, jedno drzewo poszło. Wrzućmy to tu. O, dobra, tak, bierzemy tak, robimy crafting. Postawmy tutaj tak, zróbmy sobie dwie skrzynki, super, bierzemy crafting, nie będziemy tutaj śmiecić i lecimy z powrotem. Zostawimy jedną skrzynkę tam, drugą skrzynkę zostawimy jakoś na wejściu do domu, po prostu, wiecie, do domu Yetiego. To jest, myślę, najlepszy sposób teraz, co możemy zrobić, zostawić wiadomość, wiecie, to jest troszkę... Muszę po prostu zostawić wiadomość i ich po prostu, że tak powiem, powiedzieć im, że przesadzają troszkę, nie? Więc uwaga, napiszmy wiadomość. Tak być nie może. Przesadzacie już i nie ujdzie wam to na sucho. To, do czego jesteś zdolny, jesteście zdolni, jest przerażające. Zostawcie nas w spokoju i odejdźcie z Palionowa. Nie pozdrawiam. Spadajcie. Dobra. Robimy tak, bo nie wiem, co mam innego zrobić. Kopiujemy całą tą wiadomość. Zostawiamy to jedno tutaj. Drugą wiadomość bierzemy tutaj, kopiujemy, wklejamy, ok, i zaniesiemy tą drugą wiadomość jakoś Yetiemu, tak żeby to, no żeby on też miał dostęp do tej wiadomości. Robimy dwie kopie i po prostu zostawmy tą drugą wiadomość gdzieś tu na wejściu, tak mi się wydaje, że w tym miejscu to jest idealnie, tutaj na pewno zauważy, tu na pewno zauważy, zostawiamy tą wiadomość. No widzowie, powiem szczerze, że... O kurde, co tu się dzieje? Ej, dlaczego ja tutaj jestem? Tu jest jakiś... Kurde, ej, jak... Dobra, nie wiem, co tu się dzieje, dlaczego ja w to wpadłem. O kurde, co to jest? Co tu się dzieje? Dobra, wylećmy ze stąd, tutaj nie ma dla mnie, że tak powiem, mocnych. Ej, tu jest jakaś pułapka zrobiona, ja nawet o niej nie wiedziałem. Dobra, ale jakaś taka średnia, szczerze przyznam. Dobra, wracam z powrotem do siebie, do tej mojej głowy, czy tam do mojego domku. Ja już mam to gdzieś, ja wracam z powrotem na chatę. Ja już nawet, nie, dobra, koniec, ja wracam do siebie na chatę. Nie wracam do domu, tylko wracam do siebie na chatę. Tu już po prostu, czy ja powiedziałem, nie wracam do domu, nie wracam do głowy, wracam do siebie na chatę. Ponieważ już nie będę tego tolerował dłużej, już Yeti i Lucyfer za bardzo przesadzają. Ja tutaj myślę, że jakoś, że tak powiem, pocuduję, coś dziwnego zrobię, ale ja w tym momencie wracam do siebie, odkładam itemy do siebie, tutaj do skrzyneczki, prawda, niech sobie to tutaj jest, oczywiście zbroję wezmę również, ale zbroję schowamy sobie tutaj na dół, do tego mojego
do tego mojego schowka, bo uważam, że tutaj ona jest najbezpieczniejsza. Więc uwaga, tu odkładamy zbroję. Ja jestem w tym momencie... O, w ogóle kowadło zabrałem stąd ostatnio. Dobra, nieważne. W każdym razie, widzowie, to co się wydarzyło, to zaszło zdecydowanie za daleko. Mega mi się to nie podoba. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzu. Lucifer i Yeti zaczęli bardzo, ale to bardzo przesadzać.